Steve Jobs przewraca się w grobie po ostatnich wyczynach Apple. Tim Cook zaprezentował nam nowe produkty Apple, co sprawiło, że Steve Jobs zaczął przewracać się w grobie. Dlaczego? Bo Apple zrobiło coś, czego obiecywało, że nigdy nie zrobi. Przywitajcie się z Apple Stylus. O, przepraszam, Pencil za $100. Apple zazwyczaj zadziwiał nas wychodzeniem poza sztywne ramy. Jednak tym razem nie zobaczyliśmy nic nowego. Zatem co robimy, kiedy nie jesteśmy w stanie być innowacyjni? Imitujemy. Przywitajmy się z Microsoft Surface Pro. O, przepraszam, iPad Pro i jego jedyna w swoim rodzaju klawiatura. Ale to nie wszystko. Apple zdecydował wypuścić na rynek różne kolory zegarków, których i tak nikt nie chce. Mamy też nowe Apple TV, czyli coś dla ludzi, którzy używają telewizora do wszystkiego, tylko nie oglądania telewizji. Jedyne, co wydaje się być interesujące, to nowe iPhony i ich 3D Touch. Oczywiście Apple maniacy już muszą zmieniać swoje iMajtki z radości, ale czy przypadkiem nie pora powiedzieć królowi, że jest nagi?